Jezus i Samarytanka. To pierwsze z trzech spotkań Jezusa z różnymi ludźmi, z różnymi bohaterami występującymi w Ewangelii, które będziemy kontemplować, żeby przyglądać się, w jaki sposób one zmieniają te osoby, które właśnie z Jezusem się spotykają. Z pozoru w takim pierwszym kontakcie ten fragment z Ewangelii Świętego Jana może wydawać się dosyć trudny. I rzeczywiście jest dosyć skomplikowane w takiej warstwie językowej. Ale nie przejmuj się. Przeczytaj ten fragment z uwagą 2-3 razy. Zwróć szczególną uwagę na dialog Jezusa z Samarytanką, na ich rozmowę. Jeśli zrobisz to, przeczytasz ten fragment, to zobaczysz, że Samarytanka też do końca nie rozumie, co Jezus do niej mówi. A jednak to spotkanie w jakiś sposób ją przemienia, przemienia jej życie. Po zakończeniu modlitwy zajrzyj do opisu filmu. Tam znajdziesz link do ćwiczenia, które pomoże ci przyjrzeć się twoim relacjom z innymi ludźmi. Na początku poświęć kilka chwil, żeby wejść w kontakt z samym sobą, z samą sobą, ze swoim ciałem. Usiądź w miarę wygodnie i zamknij oczy. Przyjmij taką pozycję, która będzie ci pomagać w modlitwie, w miarę możliwości z wyprostowanym kręgosłupem. Weź kilka spokojnych oddechów. Połóż ręce na swoich udach. Poczuj puls swojego ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta:
Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. Kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem, potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Duchu Święty, zapraszam Cię do tej modlitwy. Proszę Cię, żebyś Ty sam ją prowadził. Proszę Cię, żebyś dotykał mojego serca, żebyś oczyszczał je z wszelkich nieuporządkowanych przywiązań. Wyobraź sobie miejsce, w którym ma miejsce to spotkanie. Samaria to kraina pagórkowata i półpustynna. Jezus jest zmęczony drogą, po kilku godzinach pieszej wędrówki w skwarze. Siedzi sobie przy studni. Jest około 6 godziny, czyli około południa. Jest bardzo gorąco. Poproś o to, czego pragniesz. Na przykład o łaskę wdzięczności za osoby, które są obecne w twoim życiu. Wyraź tę prośbę swoimi słowami. Zobacz, jak Jezus siedzi sobie przy studni w najbardziej upalnym momencie dnia. Na zdrowy rozum nie ma żadnych szans, żeby kogokolwiek spotkał w tym miejscu o tej porze, gdyż wszyscy mieszkańcy miasteczka siedzą w tym czasie w domach, chroniąc się przed upałem. Patrząc
Tak zupełnie po ludzku, Jezus może wcale nie mieć ochoty na to spotkanie. Może jego skóra jest oblepiona piaskiem po całym dniu wędrówki. Zauważ jednak, że nie mówi do kobiety. Najpierw wezmę prysznic, a później pogadamy. Jest cały dla niej. Przyjrzyj się teraz kobiecie, Samarytance. Przychodzi zaczerpnąć wody w samo południe, gdyż ma nadzieję, że nikogo w tym czasie nie spotka. Można powiedzieć, że żyje w związku niesakramentalnym, a wcześniej miała 5 mężów. Pewnie doświadcza napiętnowania, odrzucenia, wytykania palcami. Być może ma spuszczony wzrok, zasłoniętą twarz. Spróbuj wczuć się w nią, w tą osobę. Co może odczuwać wskutek tak trudnych doświadczeń? I odnieść to jakoś do swojego życia. Zauważ, że to Jezus wychodzi z inicjatywą, mówiąc: daj mi pić. Mówi do napotkanej kobiety: dobrze, że jesteś. Potrzebuję ciebie. Jesteś dla mnie ważna. Jezus łamie konwenanse społeczne, panujące zwyczaje. Ze względów historycznych Żydzi i Samarytanie unikali się wzajemnie, pogardzali sobą. Dla Jezusa ważna jest relacja z konkretną osobą, a nie społeczne stereotypy. On patrzy w głąb serca, nie zatrzymuje się na tym, co zewnętrzne.
Posłuchaj, jak Jezus mówi: daj mi pić. Jak te słowa brzmią w twoim sercu? Na początku tego dialogu wydaje się, że nie ma szans na porozumienie. Jezus mówi o rzeczach duchowych, a kobieta o czysto przyziemnych. Jednak Jezus zupełnie się tym nie przejmuje. Pragnie spotkać się z kobietą w jej rzeczywistości. Jezus pragnie spotkać się także z tobą, tu i teraz. Z całym twoim bogactwem, ale także z całym twoim bagażem trudnych życiowych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. Jakie odczucia to w tobie rodzi? Rozmowa z Jezusem sprawia, że kobieta wchodzi w kontakt z samą sobą, z tym, co przeżywa, ze swoimi pragnieniami. Mówi do Jezusa: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Możliwe, że Jezus jest pierwszą osobą w jej życiu, wobec której Samarytanka staje w prawdzie, ale bez przemocy, bez lęku i wstydu. Jezus nie wytyka jej niemoralnego życia, ale stwarza życzliwą przestrzeń do wypowiedzenia się o swoim życiu, o swoich relacjach. W tej rozmowie spotyka się nie tylko Jezus i Samarytanka, ale także miłość i prawda spotykają się ze sobą. Dzięki temu doświadczeniu spotkania z samą sobą, kobieta wyznaje wiarę w Mesjasza, w Chrystusa, który wszystko objawi w miłości i w prawdzie. Samarytanka zostawia swój dzban. Może to być symbol przywiązania do jakichś rzeczy przyziemnych. I idzie do miasta. Kobieta nie boi się pójść do innych ludzi, aby opowiedzieć im o doświadczeniu spotkania z Jezusem. A przecież jeszcze przed chwilą bała się spojrzeć im w oczy.
Patrząc na życie Samarytanki z zewnątrz, nic się jeszcze nie zmieniło. Nadal żyje w związku nieformalnym, nadal jest kobietą po przejściach, pewnie nadal sąsiedzi wytykają ją palcami. Jednak Jezus przywraca jej godność, godność córki Boga. Sprawia, że może spojrzeć na swoje życie i na swoje skomplikowane relacje z nadzieją. Nie musi się już nikogo ani niczego wstydzić, gdyż wie, że w Jezusie Ojciec przyjmuje ją z miłością, z całym bagażem życiowych doświadczeń i że może wyznawać wiarę w Niego, oddawać Mu cześć bez żadnych warunków wstępnych, w duchu i w prawdzie. Jakie uczucia rodzą się w Tobie na myśl, że Bóg w ten sposób patrzy na Twoje życie, na Twoje relacje? Pod koniec modlitwy poświęć kilka minut, tyle ile potrzebujesz, żeby porozmawiać z Jezusem, żeby wylać przed Nim swoje serce. Powiedz Mu o tym, co było dla Ciebie ważne, co Cię dotknęło, poruszyło, ale też co może było trudne, jakoś odpychające w tej modlitwie. Przypomnij sobie początkową prośbę i zobacz, czy jest nadal aktualna, czy coś się w Tobie zmieniło. Czego teraz pragniesz i o co chcesz prosić? Poświęć na tę rozmowę tyle, ile potrzebujesz. Może znajdziesz też kilka chwil, żeby posłuchać, co Jezus chce Tobie powiedzieć. Na koniec medytacji odmów Ojcze Nasz.